Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Jak leci? Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest spokój. No, zazwyczaj. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Proszę bardzo, dobrze wysmażony stek dla wielmożnego pana. No, no. Zaczynasz mi się naprawdę podobać, mały. Znasz swoje miejsce w stadzie. Nie to, co reszta tej niewdzięcznej zgrai. Masz tu parę monet i zmykaj. To jak będzie? Zgodzisz się choć przez chwilę popracować dla Albina? Cholera, durne wiśniaki. No ale coś jeść muszę. A jeśli jeszcze raz ktoś mi poda te karczmowe pomyje, to chyba nie wytrzymam. Niech będzie. Powiedz staruchowi, że będę dla niego pracował. Kto wie, może nawet ci się spodoba. Chwila. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski. Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Proszę, to dla ciebie. Hej! Co nowego? Nie denerwuj mnie! Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadajesz idiotyczne pytania! Przeraża mnie myśl, że ciało mojej córki leży nadal na tej plaży. Muszę się tym zająć. Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem.
Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze. Tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. Hej. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. W sprawie miejsca dla Flory... Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Nie jesteście członkami tutejszej społeczności. Dla was opłata będzie wyższa. Jeszcze się zastanowię. Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. W sprawie miejsca dla Flory... Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz dla ciebie. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Thank you.
sprawie miejsca dla Flory. Wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem Flory przy naszej kaplicy. Hej. Za miejsce na cmentarzu trzeba zapłacić. Cholera, niestety nie mam żadnych pieniędzy. Złota nikt mi tutaj nie pożyczy. Jedyne co mi zostało to ten kamień. Jest sporo wart. Nie pytaj jak go przemyciłem. Weź go, może uda ci się go korzystnie sprzedać. Pokaż mi swoje towary. Cholera. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. Pokaż mi swoje towary. Rozumiem. Rozumiem. Thank you.
Ej, ty. W sprawie miejsca dla Flory. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Nie jesteście członkami tutejszej społeczności. Dla was opłata będzie wyższa. Jeszcze się zastanowię. Dziękuję bardzo za twój hojny datek na potrzeby naszej wspólnoty. Niech Adanos ci błogosławi. Teraz nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił, by omówić szczegóły. Ej, ty. Co powinienem wiedzieć o Silbach? W Silbach żyjemy z tego, co sami wyhodujemy. W razie problemów nie mamy co liczyć na pomoc ze strony miasta. W sumie, może to i lepiej. Cieszę się, że nie ma tutaj strażników dyktujących, co wolno, a czego nie. Czyje zdanie się tutaj liczy? Bastiana i Marty. Jeśli sprawisz im jakieś problemy, to do karczmy przez kilka dni nie wejdziesz. No i będziesz musiał jeszcze zapłacić grzywnę u Albina. Z tą trójką bym nie zadzierał. Hej! Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Świetnie. Ja w tym czasie dowiedziałem się co nieco o okolicy. Chcę udać się po ciało córki, ale nie mogę tego zrobić sam. Chętnie z tobą pójdę. Ciebie zabrać nie mogę. Nie obraź się, ale nie wyglądasz na siłacza. Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Myślę, że w takiej sytuacji będzie im niezręcznie odmówić. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Świetnie, tylko się pośpiesz. Nie mamy dużo czasu. Hej, ty! Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Ktoś musi pilnować bramy. Przykro mi. Może mógłbym poszukać kogoś, kto by cię zastąpił. W sumie Markus mógłby ci pomóc. I tak zawsze przebywa w okolicy. Pogadaj z nim, może się zgodzi.
przyniosłem trofea. Bastian wysłał mnie po drewno do wieży sygnałowej i obozu drwali. Masz dla mnie jakieś rady? Powiem ci to jako osoba, która sporo łazi po okolicznych lasach. Bez porządnego wyposażenia nawet nie myśl o tej wyprawie. Wieża sygnałowa znajduje się tylko kawałek na południowy wschód stąd, ale będziesz musiał uważać na całe stada ścierwojadów na wzgórzu. Sprawa ma się gorzej z obozem drwali, ale jest kilka sposobów, by tam dotrzeć. Możesz minąć wieżę strażniczą, przejść przez most nad wodospadem i dotrzeć do kamiennego łuku. Tam radziłbym ci przeprawić się przez rzekę i iść wzdłuż niej, aż do obozu węglarzy. Przysięgam na Adanosa, że gdy ostatnio polowałem w pobliżu kamiennego łuku, to widziałem cały stos kamieni, który ruszał się jak ożywiony. Jeśli przeprawa przez rzekę cię nie zachęca, to zawsze zostaje ci dłuższa trasa przez las. Skręcasz na wschód, przed wieżą sygnałową, a później odbijasz na południe. Mógłbyś zastąpić na chwilę Folkarda na straży bramy? W sumie czemu nie? Przynieś mi tylko butelkę wina i kawałek szynki, żeby mi się nie dłużyło. Ucz mnie. Nie ma sprawy. Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Od czasu, gdy Straż Miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my, myśliwi, mamy pełne ręce roboty. Uważasz, że Straż robi złą robotę? No a ty skąd się urwałeś? Z Korinis czy z kontynentu? Z Londram. To wiele tłumaczy. Prawda jest taka, że jeszcze parę lat temu Straż robiła całkiem niezłą robotę. Ale z roku na rok jest coraz gorzej. Zamiast patrolować okolice, strażnicy wolą zaglądać do gospody i zabawiać się z panienkami. Zamiast wytrzebiać bandytów, sami zaczynają wyłudzać monety od mieszkańców. Starszy tej wsi w końcu doszedł do wniosku, że nie ma co liczyć na Straż Miejską i najął wartowników. Według mnie trochę zamienił siekierkę na kijek, bo oprócz Folkarda nie ma z nich żadnego pożytku. Jak idą łowy? Kiepsko. Pustki na szlaku? Wręcz przeciwnie. Ostatnio mamy cały wysyp różnego zwierza z ostępów. Zupełnie, jakby ktoś lub coś je stamtąd przegoniło. Pohandlujmy. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne. Znam się na zręcznym posługiwaniu łukiem oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno podstaw, jak i pozyskiwania sadła, skór gadów oraz gruczołów i skrzydeł krwiopijców. Czym?
cholera, co się dzieje? Ej, ty. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Hej. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Co jest? Co jest? Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Nic tu nie ma. Cholera! Czego myszkujesz po nie swoich gratach? Gadaj, bo zaraz się wypatroszę! Ładna chata. Może i ładna, ale nie twoja. Więc pytam jeszcze raz, czego chcesz? Wygląda na to, że pomyliłem drogę. No, wynocha! Jak jeszcze raz cię tutaj zobaczę, nie będę taki miły.
Co ty jak tam życie? Robisz? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. Czego tu... No proszę. Jednak można. Co ty tam robisz? Mądra decyzja. Hej! Jesteś wartownikiem? A nie widać? Nie zupełnie. Do rzeczy. Czego chcesz? Słuchaj, musisz mi pomóc. Po pierwsze, ja nic nie muszę. A po drugie, mam teraz przerwę. Więc zmiataj stąd z łaski swojej. Co to za przerwa bez kufelka piwa? Wiesz co? Masz rację. Od tego sterczenia zaschło mi w gardle. Przydaj się na coś i przynieś mi piwo. Wtedy pogadamy. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to co dokładnie robisz? Pewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. Hej! Proszę, przyniosłem ci piwo. Nie śpieszyłeś się zbytnio. A, no i taką wartę, to ja rozumiem. Harry i Keeper zzielenieją z zazdrości, gdy powiem im, że dorobiłem się własnego parobka. Ta, jak tam chcesz. Pomożesz mi teraz, czy nie? Dobra, gadaj o co chodzi. Ciało córki Ezekiela zostało na plaży. Staruszek jest załamany. Może mógłbyś pomóc sprowadzić je na cmentarz? Co prawda, nie uśmiecha mi się zostawiać bramy bez ochrony, ale na tak szczytny cel może znajdę zastępstwo. Niech da znać, kiedy wyruszamy. Na twoim miejscu nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Coś mi się obiło o uszy. Gdyby tak było, wiedziałbyś, czym grozi zapuszczanie się w ten gąszcz. Opowiedz mi o tej bestii.
Nikt nie wie, jak wygląda, bo nikt nie przeżył z nią spotkania. Jakiś tydzień temu wartownik o imieniu Hendrik poszedł za potrzebą na skraj lasu. Dopiero wczoraj myśliwi znaleźli jego ciało. Ledwo go rozpoznali. Ślady kłów były ogromne. Nikt z miastowych nie zainteresował się tą sprawą? Ostatnie podtopienia znacznie utrudniły kontakt z miastem. Dlatego póki co musimy radzić sobie sami. Poza tym nie liczyłbym na straż miejską. Im to tylko wyzysk wieśniaków w głowie. Już prędzej tropiciele gildii mogliby coś zdziałać, ale ich usługi sporo kosztują. Znając życie, zanim jedni albo drudzy kiwną palcem, bestia znów zaatakuje. Jestem tego pewien. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi. Chyba że jacyś szaleńcy. Jesteś wartownikiem? Tak, ale jestem tu nowy i dopiero się uczę. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Potrafisz posługiwać się tą kuszą? A po co bym ją miał, gdybym nie potrafił? Pełniąc wartę przy tym lesie, wolę mieć coś, czym ustrzelę zagrożenie z daleka. Nauczyłbyś mnie strzelać? Pewnie, ale za opłatą. Czemu mam sobie za darmo hodować konkurencję w Silbach? Potrzebuję pomocy. Tak? A o co chodzi? Chodzi o córkę jednego z moich towarzyszy. Została na plaży. Samotna córka na plaży, mówisz? Wartownik Kiper zawsze jest gotów do służby. O którą plażę chodzi dokładnie? Tę, z której przybyliśmy. Za lasem, od strony bramy Harego. Chodzi o wybrzeże topielców? Tak, chyba tak się nazywa. Jest jakiś problem? Właśnie przypomniałem sobie, że czeka mnie dzisiaj dłuższa niż zwykle warta i muszę zostać tutaj, na posterunku. Ale idź do Feliksa, on na pewno ci pomoże. Jesteś pewien? Ostatnio narzekał, że w pracy dopada go rutyna. Pewnie trochę po zrzędzie, ale pomoże ci. Gdzie go znajdę? Zwykle pilnuję wschodniej bramy wioski. Dzięki w każdym razie. Uważaj tam na siebie. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mniej. Nic tu nie ma. Czym? Hej, nowy! Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie. To przecież warzywo. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie? To warzywo. No i ja miałem rację. Trzymaj! Hej, ty!
Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Ej, ty. Córka Ezekiela została na brzegu. I? Potrzebuję kogoś, kto sprowadziłby jej ciało do wioski. A co mi do tego? Adanos pomógłby swoim dzieciom w potrzebie. Albo utopiłby ich, gdyby miał taki kaprys. Twoje religijne gadki nie robią na mnie wrażenia. Zostaw je mądrzejszym od siebie. Jesteś wartownikiem tej wioski, więc twoim obowiązkiem jest... pomoc mieszkańcom tej wioski. Wy nimi nie jesteście, więc nie mam takiego obowiązku. Czego chcesz w zamian za pomoc? Pieniędzy? Jak to mówią, pieniądze nie śmierdzą. Za pokaźny mieszek jestem w stanie się tam pofatygować. Mimo, że wyglądasz jak obdartus, to jednak masz przy sobie trochę złota. To co mam robić? Zabierzesz Ezekiela do wybrzeża i razem z drugim strażnikiem zabierzecie ciało jego córki na cmentarz. Nie brzmi to kolorowo, ale jak już mówiłem, pieniądze nie śmierdzą. Przyślij tego Ezekiela, jak będzie gotów. Co jest? Kim jesteś? Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuje? Bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Nikt ci nie każe na nas harować. Otóż każe. A teraz wynocha stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. Muszę już iść. Mądra decyzja. Pokaż mi swoje towary. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie. Rozumiem. 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 Handlujmy.
Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Co to za budynek? Magazyn. Nawet nie myśl o tym, żeby próbować coś ukraść, bo srogo tego pożałujesz. Jak wygląda twoja praca? A jak może wyglądać? Siedzę i patrzę na magazyn. Czasem kogoś trzeba przywołać do porządku albo owce pognać z powrotem na pole. To musi być bardzo odpowiedzialna praca. Dlatego mnie powierzono to zadanie. Co słychać? Co cię to interesuje? Zostaw mnie w spokoju. Coś mi się wydaje, że chyba opuszczałeś lekcję dobrych manier. A to dobre, chcesz mi jeszcze coś powiedzieć? Po prostu nie rozumiem, czemu nas tak traktujecie. Jeszcze masz wątpliwości? Z chęcią dowiem się, o co chodzi. Dobra, powiem ci, dlaczego nie lubimy takich przybłęd jak wy. Myślicie, że jak dostaliście po dupie od orków, to już wam wszystko wolno? Zabieracie nam zapasy, zabieracie nam jedzenia, kto wie, może niedługo zaczniecie zabierać nam nasze baby. Życie już zaczęliście nam odbierać. Biedak zginął przez was, jestem tego pewien. O kim ty mówisz? Jak to o kim? O Henryku! Nie mamy z jego śmiercią nic wspólnego. A Beliar, jeden was tam wie. Żadnemu z was nie ufam i nie zaufam. A teraz poszedł mi stąd, mam robotę do wykonania. Otwieraniu zamków. Hej, ty! Co nowego? Nie denerwuj mnie! Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadajesz idiotyczne pytania! Mam wszystko. Proszę. Pokaż mi swoje towary. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów... Odejdź!
Chwila. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Thank you.
Nic tu nie ma. Hej. Co słychać? Zostaw mnie. Hej. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba! Wiesz, to zależy od tego, co masz na myśli. Mam na myśli to, że potrzebuję chłopa, który by mi pomógł z pracami domowymi. Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać. A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz, a i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą, zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Chętnie ci pomogę. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę. Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. Hej. Co słychać? Życie jakoś się toczy. Od pracy, przez gotowanie, do spania. I tak w kółko. Thank you.
O, widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie popasz. Jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni. Ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc.